Przyjechali do nas ludzie, zaproponowali nam, żebyśmy namalowali roboty maszyn. Rysowaliśmy roboty. Ja narysowałam robota, który ma 3 głowy, ma miecz świetlny i ma przełączniki takie. Bamblin. Strata, kiedy skacze. Mój robot się nazywa Hubert. Wiedronka. Daria. Gaga. Mój robot nazywa się Foton. Pani dyrektor coś mówiła, będzie niespodzianka. I ja nie wiedziałam jaka. Coś mi mówiono było, że do fabryki robotów jedziemy. Pan powiedział, że możemy sobie wydrukować roboty. Pan go przygotował wtedy, wrzucił go do ekranu. Wracał, tak zrobiłem się fajnie. Ja też! Żeby mieć takiego robota marzeń, trzeba go najpierw narysować, zaprojektować, wydrukować, włożyć silniczki i takie różne elektryczne rzeczy, zaprogramować. Jak będę miał takiego robota marzeń, to mój robot będzie mógł robić wszystko. Zuza powiedziała, że można nim sterować, tylko trzeba po kolei. Programowałam Fotona, żeby sobie jeździł, wydawał odgłosy, szczekał jak pies, miauczał jak kot i takie różne rzeczy robiłam. A mogę powiedzieć, co mi się najbardziej dzisiaj podobało? No to najbardziej mi się podobało, jak rozdawaliście te prezenty i te maszyny drukowały te roboty. I ja mówiłam ciągle, ile mam procent. I tak myślałam, że jak będzie 100%, no to może zabiorę go do kuchni, pokażę i na przykład się popiszę.